Niedziela już po raz 21 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tej okazji już od rana na ulicach miasta wolontariusze zbierali pieniądze do orkiestrowych puszek, a na hali widowiskowo-sportowej odbywał się turniej piłkarski, który zgromadził rekordową liczbę drużyn. Zaś po południu w Ośrodku Kultury odbywały się koncerty i licytacje przedmiotów wystawionych na aukcji, z których dochód oczywiście zostanie przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry. Jak podkreśla szef sztabu WOŚP w naszym mieście Ariel Stawski, tegoroczny finał był bardzo udany. Między innymi dlatego, że w akcję włączyło się aż 106 wolontariuszy. Warto dodać, że w naszym mieście zebrano ponad 30 tysięcy złotych. Ja myślę, że w ciągu tych 21 lat Wielka Orkiestra zadomowiła się w tej świadomości Polaków. Jesteśmy przygotowani i gotowi na to, że na początku stycznia pojawią się serduszka, że będzie o orkiestrze głośno. Poza tym orkiestra też swoimi bardzo jasnymi działaniami, bardzo skrupulatnym rozliczeniem, jak i zakupami pokazała, że można jej zaufać. No przypomnijmy, że 99% oddziałów noworodkowych i oddziałów dziecięcych w Polsce ma sprzęt z serduszkami. W Świeciu stoi sprzęt wart 300 tysięcy złotych. W Świeciu badany jest każdy noworodek na okoliczność wad słuchu, również dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest coraz więcej wolontariuszy, którzy przechodzą szkolenia pierwszej pomocy, zarówno ci starsi, jak i ci młodsi. Dzisiaj na przykład w czasie koncertu będziemy mogli zobaczyć uczniów pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, którzy nie boją się podejść do fantoma, nie boją się udzielić pierwszej pomocy, wiedzą jak to zrobić, znają systemowe rozwiązania i to też dzięki orkiestrze, także wolontariusze też opowiadają o tym, że spotykają się z ogromną życzliwością osób, które im te pieniądze wrzucają, często jest jakieś miłe słowo. Oczywiście zdarzają się też tacy, którzy gdzieś tam pokręcą nosem, ale zawsze tak mówię wolontariuszom, żeby tym się nie przejmowali, żeby się cieszyli swoją robotą, ponieważ naprawdę wykonują robotę ogromną w ten dzień. No bo myślę, że nie każdemu w tym roku jeszcze w czasie ferii chciałoby się poświęcić kilka godzin na mrozie, zbierając pieniądze i oddając cząstkę siebie dla innych. To jest naprawdę wartość dodana orkiestry i niech to się dzieje jak najdłużej. Sami wolontariusze dodają zaś, że na ulicach Świecia spotykali się głównie z pozytywnymi reakcjami mieszkańców. Cieszy ich to, że mogli uczestniczyć w akcji, dzięki której pomaga się innym ludziom, dodając, że również w przyszłym roku zgłoszą się, by zostać wolontariuszami. Nie no, byli bardzo uczciwi, no, wrzucali pieniądze, nawet sami się pytali, czy można, tam ganiali za nami, jak byliśmy gdzieś dalej i no, byli bardzo fajni. Tak, ja się zgadzam i tylko raz się spotkaliśmy z jakby negatywną opinią, a tak to wszyscy byli pozytywnie nastawieni do akcji. Powiedzcie, który już raz jesteście wolontariuszami i dlaczego właśnie zdecydowaliście się wspomagać akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No, jestem pierwszy raz wolontariuszem, w zeszłym roku nie zdążyłem się zapisać i no, pomyślałem, że w tym roku warto spróbować. Ja trzeci raz biorę udział w akcji i podobało mi się to we wcześniejszych latach, dlatego stwierdziłam, że w tym roku też warto spróbować. Myślę, że pogoda raczej nie sprzyjała, ale mimo to było dużo ludzi na ulicach i nie było jakiegoś większego problemu ze zbieraniem pieniędzy. Pogoda raczej nie miała większego znaczenia. No było zimno, wiadomo, ale tutaj mieliśmy, zawsze mogliśmy tutaj przyjść na herbatę. No jak byliśmy gdzieś dalej, to zatrzymywaliśmy się w sklepach i tam też trochę postaliśmy.